impresjonizm, ta niezwykła rzecz, która się wydarzyła w Paryżu w latach 70., 80. XIX wieku, była dziełem ludzi, którzy sami byli dziećmi czasu i bardzo gwałtownej zmiany cywilizacyjnej, kulturowej i może przede wszystkim technologicznej. Tak? Ci artyści, o których opowiada wystawa, Monet, Degas, Renoir, ich przyjaciele, żyli w świecie, który przeżywał gwałtowną rewolucję przemysłową, żyli w mieście, które się powiększało w ciągu dekad o setki procent na taką skalę, której jeszcze nawet nie możemy sobie wyobrazić, gdyby Warszawa rosła w takim tempie jak Paryż wtedy. Paryż wtedy był przebudowywany, burzony, budowany od nowa. I w tle były nowe technologie, które morfowały tą rzeczywistość, w której pracowali. I impresjonizm chyba przede wszystkim to jest sztuka, to jest opowieść o nowym spojrzeniu. Nowym spojrzeniu na to, co jest dookoła, takim bardzo bezpośrednim, bardzo nowoczesnym. Dlatego mówi się, że ci artyści zbudowali taki fundament pod sztukę nowoczesną, pod sztukę naszych czasów. I myślę, że ta bliskość między nami a impresjonistami wynika z tego, że my żyjemy w takim świecie jak oni, tylko do kwadratu, w świecie zmiany i w świecie, który jest transformowany przez technologię. W świecie, w którym cały czas zmienia się nasze spojrzenie. I to też jest w Park Boxie w ogóle jako miejscu do oglądania rzeczy inaczej. I to jest u impresjonistów, dlatego że mamy ich sztukę przefiltrowaną przez nowe technologie, które pozwalają nam ją zobaczyć od nowa. Dlatego ta wystawa wydaje się tak organiczna, w pierwszej chwili nie jest to takie oczywiste, tak? Obrazy sprzed półtora wieku, włożone w ten zaawansowany technologicznie system. Wchodzimy do Xboxa i okazuje się, że to działa. I cóż, myślę, że ważne, żeby podkreślić, że ta wystawa, ona nie wchodzi w miejsce, w którym dawniej stało takie bezpośrednie doświadczenie oglądania pracy w muzeum. Niemniej, wszyscy musimy przyznać, że nasze spojrzenie, również na sztukę, nie tylko na świat się zmienia. Bardzo dużo oglądamy za pośrednictwem rozmaitych technologicznych urządzeń. Oglądamy sztukę w internecie, oglądamy ją w mediach. Z tym, że ta wystawa daje nam trochę co innego, wydaje mi się, niż to alienujące doświadczenie jakby skrolowania rzeczy na komórkę. Bo po pierwsze, tu możemy być razem. Ktoś powiedział dzisiaj, że ta wystawa jest jak taki VR experience, ale bez gogli, bez headsetu. I wydaje mi się, że ta imersyjna przestrzeń daje ten rodzaj odczucia, który przynosi VR, tylko że właśnie bez tego headsetu, czyli bez tego alienującego sprzętu, w którym każdy jest sam i zdezorientowany, to się możemy spotkać razem, tak jak dzisiaj było, oglądać tę wystawę i jednocześnie widzieć siebie nawzajem, rozmawiać o tym, co widzimy. Kolejna rzecz to, jak już Państwo zobaczyli, zwiedzając Immersive Monet, nie jest klasyczna wystawa muzealna, w której mamy odseparowano od siebie dzieła sztuki. Mamy strumień obrazów, który jest ułożony w pewną opowieść. Obrazy przenikają się, obrazy się łączą. Artyści, którzy swoją drogą historycznie byli przyjaciółmi i rzeczywiście spędzali ze sobą wiele czasu, spotykają się w przestrzeni tej imersyjnej opowieści i gesty malarskie przenikają się ze sobą. I dzięki temu możemy zobaczyć coś, czego chyba nie obejrzymy w muzeum, tą część wspólną, tak? Te wzajemne inspiracje i przede wszystkim wzajemne takie wspólne pola wrażliwości. Ta wystawa też, jak zobaczyliście, ona jako opowieść jest zrobiona wokół pewnych tematów, pewnych obszarów, które impresjoniści prowadzi. Od natury i takiego bardzo świeżego, bardzo nowoczesnego spojrzenia na przyrodę, po zanurzenie się
kazano żenić się w mieście, w życiu miejskim, w nocy. W nocy, która jest oświetlona sztucznym światłem, które też wtedy się pojawiało, to też była nowość, światło elektryczne, oświetlenie gazowe, w miastach. Oni to mieli, a my oglądamy to jak rodzaj wspólnego dzieła stworzonego przez tych niezwykłych artystów. I wydaje mi się, że kiedy myślimy o impresjonistach, oni też są pewnym fenomenem popkulturowym. Ludzie pielgrzymują do tych prac, swoją drogą rozsianą po świecie, więc żeby zobaczyć realnie jakby kontent tej wystawy, trzeba by ruszyć podróż dookoła świata, która by tam trwała, trudno powiedzieć, ile, więc jest to niemalże nierealne dla nas wszystkich. Ale nawet gdybyśmy ruszyli w ten podróż, zobaczylibyśmy, że te słynne dzieła impresjonistów funkcjonują dzisiaj jako muzealne skarby, ale również jako takie popkulturowe fenomeny, które gromadzą tłumy, stoi się do nich w kolejkach i często właściwie się bardziej odhacza zobaczenie tych arcydzieł, niż się rzeczywiście widzi. Wydaje mi się, że oglądałem wczoraj tę wystawę po raz pierwszy, to pomyślałem, że ona naprawdę pomaga zobaczyć od nowa te dzieła impresjonistów, o których wszystko niby wiemy, no nie wiemy o nich wszystkiego. Tu w tych ogromnych powiększeniach, w ruchu, w dynamice, która była bardzo ważna do tego kierunku, jest coś bardzo odświeżającego i myślę, że dla wielu osób to będzie punkt wyjścia do tego, żeby na tyle, na ile to jest możliwe, ruszyć szlakiem impresjonistów i odkryć ich na nowo.